Witajcie, Paweł Domański, oto środowy RS News i najważniejsze informacje Radia Szczecin. To będzie raj dla tych, którzy lubią się pocić. Trzy piętra samych saun to atrakcja zaplanowana przez projektanta fabryki wody, czyli szczecińskiego aquaparku. Dziś urzędnicy pochwalili się wizualizacjami. Za kilka tygodni miasto ogłosi przetarg na generalnego wykonawcę. Koszt całej fabryki to ponad 150 milionów złotych. Pierwsza kąpiel w 2021. Prywatny żłobek, w którym dziećmi opiekowała się agresywna opiekunka od 20 lat, nie był kontrolowany przez Wydział Oświaty w Szczecinie. Nie był, bo jego właścicielka w ogóle go nie zarejestrowała. Wracamy do bulwersującej sprawy kobiety podejrzewanej o narażenie na uszczerbek na zdrowiu dwuletnich podopiecznych. Jak twierdzą rodzice, kiedyś punkt opieki miał swoją stronę internetową, obecnie nie ma po niej ani śladu. Mimo to punkt nadal działa. A więcej szczegółów znajdziecie na radioszczecin.pl. Przez przedłużający się remont straciliśmy klientów, mówią właściciele sklepów przy Jagiellońskiej. Nie ponosimy za to winy, odpowiada zarząd dróg. Tymczasem trwający pół roku remont spowodował, że niektórzy z kupców stanęli na krawędzi bankructwa. Jak napisali urzędnicy, jedynym podmiotem, który mógłby wypłacić odszkodowanie, jest wykonawca prac, które przedłużyły się o 2 miesiące. Dentobus wyjedzie w przyszłym tygodniu na drogi regionu. To mobilny gabinet dentystyczny dla małych pacjentów. Mobilny punkt jest wyposażony tak jak prawdziwy gabinet. Jest tam m.in. pełnowymiarowy fotel, rentgen, skaler czy piaskarka. Dentobus ma przede wszystkim dotrzeć do mniejszych miejscowości, w których dostęp do świadczeń opłacanych przez NFZ jest mniejszy, bo gabinetów nie ma w szkołach ani najbliższej okolicy. Wspólne oglądanie meczów piłkarskiej reprezentacji Polski podczas finałów Mistrzostw Świata będzie możliwe w Szczecinie. Miasto zorganizuje strefę kibica, powstanie na placu przed Netto Areną. To będzie namiot z telebimem o powierzchni prawie 400 m2 i mieszczący 1000 osób. Pierwsi kibice wejdą do strefy wraz z pierwszym meczem finałów, a to za niespełna miesiąc, 14 czerwca, kiedy Rosja zagra z Arabią Saudyjską. Wejście do strefy kibica będzie bezpłatne, a za jej zorganizowanie miasto zapłaci ponad 100 tysięcy złotych. W tym RS News to już wszystko. Kolejne wydanie jutro o tej samej porze. Pamiętajcie, że najświeższe informacje zawsze znajdziecie na radioszczecin.pl i oczywiście na naszej antenie. Do zobaczenia i usłyszenia.